Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Po zakończeniu II wojny światowej lotnictwo brytyjskie zaczęło odczuwać rosnące zapotrzebowanie na nowy samolot patrolowy dalekiego zasięgu. W 1946 roku narodził się pomysł przeprowadzenia głębokiej modernizacji samolotu Avro Lincoln Mark III, no i zaproponowany zakres modyfikacji był na tyle duży, że ostatecznie powstała nowa maszyna której nadano oznaczenie Avro 696 Shackleton. Samolot zachował skrzydła i podwozie z samolotu Lincoln, otrzymał jednak zupełnie nowy kadłub o znacznie większym przekroju poprzecznym, który mimo mniejszej długości oferował znacznie większą objętość wnętrza. Usterzenie poziome przeniesiono z dolnej na górną krawędź kadłuba, a charakterystyczne, smukłe usterzenie pionowe, wzięte z Lancastera, a później przeniesione do Lincolna, zastąpiono owalnym o znacznie większej cięciwie. Silniki Merlin stosowane w starszych bombowcach opracowanych przez Wytwórnię AVRO zostały zastąpione przez potężne jednostki napędowe Rolls-Royce Griffon, z których każdy napędzał po dwa trójłopatowe śmigła przeciwbieżne. Nowy kadłub mieścił dziesięciosobową załogę oraz uzbrojenie złożone z dwóch nieruchomych działek kalibru 20 mm, które umieszczono w wieżyczce grzbietowej. Oprócz tego zastosowano dwa karabiny maszynowe w tylnej wieżyczce. Samolot mógł przenosić pokaźny ładunek bomb, i to zarówno tych zwykłych, jak również głębinowych, które trafiły do poszerzonej komory bombowej. Pierwszy prototyp Shackeltona GR Mark 1, później oznaczonego jako Shackelton MR Mark 1. Został oblatany 9 marca 1949 roku. Pierwszy egzemplarz seryjny został oblatany 24 października 1950 roku, a w lutym 1951 roku pierwsze seryjne samoloty zostały dostarczone do Kinlos na północy Szkocji, gdzie w tym czasie stacjonował 120. dywizjon RAF. Oraz 236. Jednostka Przeszkolenia Operacyjnego, które były pierwszymi jednostkami w szeregach hrab korzystającymi z nowych samolotów. Okres wdrażania nowego samolotu do służby był stosunkowo krótki, jednakże wprowadzenie samolotów Shackleton do służby pozwoliło na wycofanie z Jednostek Obrony Wybrzeża samolotów Lancaster MR Mark III. Pierwsza wersja przeznaczona do prowadzenia działań operacyjnych, czyli Shackleton MR Mark I, był napędzany dwoma silnikami Griffon 57A, które były umieszczone bliżej kadłuba. Drugą parę silników stanowiły Griffony 57, które rozmieszczono bliżej końcówek skrzydeł. Samoloty z drugiej partii produkcyjnej otrzymały cztery jednakowe silniki Griffon 57A, co wymusiło wprowadzenie drobnych zmian konstrukcyjnych jeśli chodzi o kształt gondoli silnikowych zastosowanych w przypadku silników zewnętrznych. Zmodyfikowane samoloty otrzymały także nowe oznaczenie Shackleton MR Mark 1A. Tradycyjnie pierwsze maszyny seryjne trafiły do 120 dywizjonu, który był pierwszą jednostką, która osiągnęła gotowość operacyjną na samolotach Shackleton. Wiadomo, że jednym z samolotów dostarczonych do dywizjonu była maszyna z numerem WB854. Kilka maszyn w wersji MR Mark 1 zostało dodatkowo wyposażonych w detektor anomalii magnetycznych. Urządzenie, które od samego początku miało charakter eksperymentalny, miało pozwalać na wykrywanie okrętów podwodnych znajdujących się w głębokim zanurzeniu. Wkrótce potem Wytwórnia AVRO przystąpiła do opracowania nowego wariantu, który otrzymał oznaczenie Shackleton MR Mark II. Opracowanie nowego wariantu było konieczne ze względu na ujawnienie w trakcie eksploatacji wcześniejszych wariantów pewnych dość istotnych braków. Jednym z najpoważniejszych były dość ograniczone możliwości radaru. Uznano także, że stanowiska strzeleckie są już przeżytkiem i nie dają skutecznej możliwości obrony samolotu w przypadku ataku ze strony nieprzyjacielskich maszyn. Inżynierowie z wytwórni Avro przystępując do prac nad nową wersją skupili się na opracowaniu całkowicie nowego dziobu, w którym umieszczono dwa działka kalibru 20 mm znajdujące się nad stanowiskiem bombardiera. Pokrywe radaru która do tej pory tworzyła charakterystyczną brodę pod przednią częścią kadłuba, zastąpiono elementem wysuwanym z tylnej części komory bombowej. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliło na zwiększenie pola obserwacji, które teraz wynosiło 360 stopni. Tylną wieżyczkę strzelecką zastąpiono wydłużoną szklaną owiewką. Zmiany dotknęły także podwozie główne maszyny którego tylna część zamiast pojedynczego tylnego koła otrzymało goleń z dwoma kołami. Jeśli chodzi o wersję MR Mark II to warto wspomnieć także o dość ciekawej modyfikacji jaką był samolot w wersji MR Mark 2 C. Samoloty te były wykorzystywane praktycznie tylko przez 1 205 Dywizjon stacjonujący w Singapurze. Samoloty otrzymały wyposażenie nawigacyjne i uzbrojenie stosowane w wersji MR Mark III, a co się tyczy wersji MR Mark III, to była ona ostatnią wersją seryjną. Samolot otrzymał oznaczenie AWRO 716, a inżynierowie założyli sobie, że dokonają ogólnej poprawy osiągów maszyny. Jednocześnie wprowadzono poważne zmiany, obejmujące m.in. wprowadzenie skrzydła o zmiennym obrysie części zewnętrznych, nowy układ lotek i zbiorniki paliwa na końcówkach skrzydeł. Ponadto samolot w wersji MR Mark III otrzymał bogatsze oszklenie kabiny oraz doskonale wytłumiony przedział wypoczynkowy dla załogi rezerwowej, co miało duże znaczenie w przypadku wielogodzinnych patroli. Zmiana wyważenia i wzrost masy startowej spowodowały, że stosowanie klasycznego układu podwozia nie miało sensu. Dlatego też w nowej maszynie zastosowano nowoczesny układ tripodowy ze zdwojonymi kołami na każdej goleni. Kolejną, łatwo zauważalną zmianą było usunięcie grzbietowej wieżyczki. Uzbrojenie zostało przesunięte na umieszczone pod skrzydłami węzły uzbrojenia jednocześnie dzięki temu samolot otrzymał możliwość przenoszenia pocisków rakietowych. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy nie powalała na kolana, gdyż zakłady Avro wyprodukowały tylko 42 samoloty w tej konkretnej wersji, z czego 8 samolotów trafiło do służby w Republice Południowej Afryki. Produkcja zakończyła się w 1958 roku, jednakże nie oznaczało to końca prac modernizacyjnych nad samolotami, które pozostawały w służbie aż do 1991 roku. W połowie lat 60., już po zakończeniu produkcji samolotów Shackleton, w niektórych egzemplarzach wzmocniono konstrukcję, umożliwiając umieszczenie dodatkowych zbiorników paliwa oraz instalację dwóch turboodrzutowych silników. Rolls-Royce Viper Mark 203 o ciągu 11,1 kN każdy w gondolach zewnętrznych silników. Vipery zapewniały dodatkową moc podczas startu i wznoszenia z maksymalną masą startową. W momencie, gdy RAW zaczął zastępować wczesne wersje samolotu Shackleton bombowcami BAE Nimrod MR Mark 1 I, i Mark 2, Pojawił się jeszcze jeden ostatni wariant zasłużonego weterana brytyjskiego lotnictwa morskiego. Shackleton AEW Mark II. Samolot został opracowany w 1971 roku w związku z wycofaniem części lotniskowców, a także likwidacją floty samolotów Gannett stacjonujących na ich pokładach. Do nowej konfiguracji AEW Mark II przebudowano 12. Egzemplarzy seryjnych MR Mark II, usuwając z nich wystawiany z tylnej części komory bombowej radar, który służył do przeszukiwania powierzchni. Jego miejsce zajął umieszczony w stałej bomblowej owiewce zdemontowany z samolotów Gannet radar APS-20 służący do kontroli przestrzeni powietrznej. Inne zmiany zewnętrzne objęły m.in. instalację wielu nowych anten, ale najważniejsze było to, co zmieniło się we wnętrzu maszyny, gdzie umieszczono pulpity i stanowiska pracy dla trzech kontrolerów odpowiedzialnych za pilnowanie rozbudowanego wyposażenia radiolokacyjnego. Najdłużej Shackletony służyły w 8 dywizjonie RAW, który wykorzystywał wersję AEW. Mark II do wykonywania lotów patrolowych aż do lipca 1991 roku, kiedy to zadania wczesnego ostrzegania przejęły nowe samoloty AWACS dostarczone przez amerykański koncern Boeing. A co się tyczy 8 Dywizjonu stacjonującego w Lousimouth, to każdy z 12 samolotów tam stacjonujących otrzymał imię jednego z bohaterów serialu animowanego emitowanego w brytyjskiej telewizji. Tytuł serialu Magiczna Karuzela. Ja nie oglądałem, ale jeżeli ktoś z Was zna ten serial, no to zapraszam do podzielenia się opiniami w komentarzu. Obecnie na rynku jest dostępny zestaw modelarski, pozwalający na zbudowanie samolotu w wersji wczesnego ostrzegania, który możecie znaleźć w polskich sklepach modelarskich, chociaż na tych najbardziej znanych jest on aktualnie niedostępny, więc nawet na dostawy do sklepów internetowych trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. Pojawiły się także niezrealizowane plany budowy samolotu noszącego oznaczenie MR Mark 4, która miała być napędzana czterema hybrydowymi silnikami Napier Nomad E145. Było to dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ 12-cylindrowy silnik diesla miał posłużyć jako komora spalania dla turbiny gazowej. W sumie wyprodukowano 181 egzemplarzy Shackletonów. Tutaj jedna uwaga, bo sporo samolotów przetrwało w charakterze pomników do naszych czasów. I tak na Cyprze można zobaczyć co najmniej cztery egzemplarze, z czego co najmniej dwa są opisywane jako porzucone na lotnisku międzynarodowym Pafos. W Afryce Południowej można obejrzeć w sumie pięć maszyn, przy czym tutaj wygląda to znacznie lepiej niż na Cyprze, bo większość jest w zbiorach muzealnych. Co zrozumiałe, najwięcej maszyn tego typu można zobaczyć w Wielkiej Brytanii, gdzie zachowało się 12 samolotów, w tym jeden z tych samolotów jest poddawany renowacji. I w 2022 roku można było zobaczyć, że na tym konkretnym egzemplarzu noszącym numer WR963, a także Samolot ten posiada cywilną rejestrację Golf Sierra Kilo Tango Nowemba, a sama maszyna znajduje się w ogóle na lotnisku w Coventry. No więc, na tym konkretnym egzemplarzu udało się odpalić silniki, co było takim dość fajnym featurem, jakby na to nie patrzeć. Co się tyczy jeszcze zachowanych egzemplarzy, to jeden z samolotów należących do Sił Powietrznych Republiki Południowej Afryki. Można zobaczyć na Saharze Zachodniej, gdzie maszyna z numerem 1716 od Pelikan 16 rozbiła się w lipcu 1994 roku. Dokładnie miało to miejsce 13 lipca. No i jak tu nie wierzyć w pechową trzynastkę? Sam samolot wykonywał lot do Imperial War Museum w Duxford. W trakcie lotu na pokładzie samolotu znajdowało się 19 członków załogi. Ostatni zachowany do naszych czasów AEW-2 z numerem WL790 i cywilną rejestracją November 790 Whiskey Lima znajduje się w Muzeum w Tucson w Arizonie. Co się tyczy danych taktyczno-technicznych, to mówienie tutaj o uzbrojeniu i napędzie mija się trochę z celem, bo jak widzieliśmy w dzisiejszym materiale, było to dość płynne. Natomiast samolot ważył 26 220 kg, a jego maksymalna masa startowa wynosiła 44 450 kg. Samolot miał 28,19 metra długości, 17,11 metra wysokości. Jego rozpiętość wynosiła 36,52 metra, a powierzchnia nośna 132 m2. Samolot zabierał 19 360 litrów paliwa. Prędkość maksymalna różni się w zależności od źródła. Spotkałem się zarówno z wartością 485 km na godzinę i 480 km na godzinę. Ktoś może powiedzieć, że to praktycznie żadna różnica. Natomiast jeśli chodzi o zasięg, to tutaj są naprawdę spore różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami, ponieważ raz spotkałem się z wartością 5890 km, jak również z wartością 3610 km. No tutaj ta różnica jest bardzo duża. Długotrwałość lotu podawana jest zazwyczaj jako 14 godzin i 36 minut, oczywiście w różnych wariantach. Pułap praktyczny też różni się w zależności od źródła, gdyż raz jest podawane 5850 metrów, a raz 6200 metrów. Tak czy inaczej, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu po drugie za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, np. dodatkowe filmy tylko dla wspierających, dodatkowe emotikonki i wcześniejszy dostęp do niektórych filmów. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza wspierających Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Grabka, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Mikołaja Jakuba Barskiego, Filipa Wysoczańskiego, Konrada Jeszkę, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana i Hene Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro, chociaż niczego nie obiecuję, ponieważ ostatnio mam taki zasów, że dzisiejszy materiał kończę nagrywać o godzinie 8.47. Przeciętnie na dzień dzisiejszy debesta i ugułem całe te. Cześć.